niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi. I sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Ewangelia Mateusza. Powiedz mi coś o Królestwie Niebios. To jest tak. Był pewien kłusownik. Nazywał się Zaremba. Dzień Zaremby zaczyna się wcześnie. O świcie wyrusza do lasu. To jest socha. Socha ma hobby. Chodzi z wykrywaczem po okolicznych lasach i polach, szukając skarbów.
Na ogół nic więcej nie znajduje, jak jakiś stary żołnierski guzik czy nabój. W okolicach było wiele bitew z II wojny światowej, z powstań. Raz nawet znalazł monetę sięgającą okresu króla Jagiełły, ale nigdy prawdziwego skarbu. Socha wciąż szuka i nie wiadomo, czy tak naprawdę sam wie czego i czy to szukanie po polach nie jest tylko pretekstem do szukania czegoś w samym sobie. Socha ma jeszcze inne hobby. Gra na gitarze i marzy o założeniu grupy. Nie przeszkadza mu w tym, że słoń mu nadepnął na ucho. Ale dziś wydarzyło się coś niespodziewanego i niezwykłego. Najwidoczniej Socha natrafił na prawdziwy skarb. Ciekawość nie pozwoliła Zarębie zasnąć. W nocy, ukradkiem, zanim ktokolwiek inny mógł to zrobić, udał się na pole, aby sprawdzić, co tam Socha mógł znaleźć. Kiedy Zaremba uchylił wieko, jego oczy otworzyły się i zobaczył Królestwo Niebios. Znaczy, że pole na pewno jest na sprzedaż? No z tego co wiem, to na sprzedaż. Spadkobierczyni po nieboszczyku odziedziczyła, ale chętnych na kupno raczej nie ma. To marny kawałek ziemi. Praktycznie wysypisko śmieci.
co to ja słyszę? Zaremba interesuje się polem spadkobierczyni? Ja byłem pierwszy. Co nagle Zarembę napadło? Dopiero co szedł do spadkobierczyni. To ty też zamierzasz kupić to pole? Tak, zamierzam. No to powodzenia. Nie będziesz miał problemu. Przecież, bo niby skąd Zaremba weźmie pieniądze na zakup tej ziemi? Nawet gdyby chciał, to może tylko pomarzyć. Wszyscy wiedzą, w jakiej sytuacji. Pewnie, marzenie. Ale po co w ogóle chcę ją kupić? Zaremba coś ci mówił o tym nieużytku? Nie, nic mi nie powiedział. Coś ten Zaremba musi wiedzieć. Socha ma problem. Nie daje mu spokoju, dlaczego Zaremba nagle zainteresował się polem. Chciałam za pole 10 tysięcy. Socha się zgodził, ale Zaremba mówi, że da więcej, tylko potrzebuje czasu. Spadko jest panną. Będzie miała dziecko. Potrzebuje pieniędzy i dlatego sprzedaje pole. Robimy tak. Masz 2 dni na znalezienie pieniędzy. Przebijesz Sochę, pole jest twoje. Jego dziankę? Słyszeliście? Socha z Zarembą walczą o pole spadkobierczyni. Słyszałem, że chodzi o skarb ukryty na polu. Jeśli się wyspowiadali, to proboszcz będzie już wiedział. Cóż to, chłopie, wyprzedajesz się? Pilnie potrzebuję gotówki na zakup ziemi. Ile za te narzędzia? A ile dasz? Dychę. Zaremba czekał na nowych klientów, niespodziewanie i nieoczekiwanie pojawił się leśniczy. To był ostatni człowiek, którego Zaremba w tej chwili chciałby widzieć. Witam. Uszanowanie dla pana leśniczego. Leśniczy od dłuższego czasu już poluje na Zarembę. Są jak 2 stare lisy, które nawzajem starają się przechytrzyć. Co my tu mamy? Dla Zaremby nagle zrobił się to sądny dzień. Jak wszystko na sprzedaż, to też na sprzedaż? A to tylko pamiątki rodzinne. Kiepski z ciebie kłamca. A to co?
Też na sprzedaż? To dawno nie używane. Czy jesteś jedynym człowiekiem we wsi, który nie wie, czym się zajmujesz? Tylko cię jeszcze nie złapałem. Samo posiadanie jest karalne. Powiedz mi, Zaremba, co ja mam zrobić w tej sytuacji? Miałem zamiar kupić ziemię i zająć się rolnictwem. Jak już mówiłem, kiepski z siebie kłamca. No, to co teraz będzie? Leśniczy okazał się nadspodziewanie wspaniałomyślny i łaskawy dla Zaremby. Jest wszystko, niech pan leśniczy bierze. Nie będą mi już potrzebne. Te z lasu też przyniosę. Tak zrobimy. To jest złotówka. Za twoje pamiątki. Na zakup ziemi. Wypadałoby tu trochę posprzątać. Swoją drogą, Zaremba postanowił całkowicie odmienić swoje życie. To wszystko. Nie da się tu nic znaleźć. Marne to wszystko. Nic tu nie ma. Wszystko rozprzedane. Która godzina? No chyba, że to ogrodniczki wezmę i głowce. Wszystko wysprzedane. Dziot. Tak on wróci do mapki, jak zostało mu tylko skarpety i gadki. I tak Zaremba sprzedał wszystko, co miał, wliczając w to chatę, i został
praktycznie boso i nago. Proboszcz to szczery i zaufany człowiek. Gdy tylko jakiś duchowy pożar we wsi wybuchnie, od razu bierze sprawy w swoje ręce. Pójdźmy na pole. I je Chrystus, który jest misterium, nam towarzysz? Pole to świat. Pole to Pismo Święte. A skarbem Chrystus w nich ukryty. To są myśli zakopane w piśmie. Ukryte w misterium. Spowite tajemnicą. Ukraszając mowę pięknie i wzniośle brzmiącymi słowami, dbając o interesy Kościoła, naiwnie prowadzi owieczki na duchowe manowce. Gdy termin wyznaczony przez Spadko prawie już upłynął, nagle Zarębę z pieniędzmi w drodze do Spadko zatrzymali bracia malinowscy. Zaraz! Nigdzie nie pójdziesz! Mów o skarbie! O jakim skarbie? O jakim? No tym na polu! Nic nie wiem. Trzymaj go. Powiesz, gdzie skarb? Nie wiem. A to? E? A to co? Boka! Pole jest moje, pole jest moje, moje. Termin upłynął! Pole jest moje, moje pole, moje pole. Pole moje! Gdy Socha już wygrał bitwę o pole, szybko uświadomił sobie, że nie dało mu to satysfakcji i że wcale tego nie szukał. Miał już w ręku coś naprawdę wartościowego. Uznał to za nic. Przeszkodziła mu własna próżność i marzenie o sławie. Jednocześnie nieumyślnie wszedł w drogę proboszczowi. Na polu tym objawił się nam Chrystus, który jest misterium. To jest moja ziemia! Czy ktoś w ogóle pofatygował się, aby zapytać mnie o zdanie? Wspomnijmy, że pole to świat, a skarbem Chrystus w nich ukryty. Ale to jest moje pole! Ha! Halo! Czy ktoś mnie słyszy? To jest moje pole! To moja ziemia! W międzyczasie Spadko postanowiła przejąć wymykające się sprawy w swoje ręce. Thank you.
udało wcześniej do tam Tomasza. Ale on nic o żadnym skarbie nie wiedział. Po jego śmierci pole przeszło na spadkobierczynię. Ale ona też o żadnym skarbie nie wiedziała. I bez wiedzy na ten temat mnie pole sprzedała. Tak, skarb. Niech wam coś powiem. Ten, kto kupił pole, trafił na skarb. Wszyscy wiedzą, że chodzisz z wykrywaczem. Więc co to jest ten skarb? Przez wiedzę człowiek jest w stanie odkryć samego siebie. To jest prawdziwą istotę swojej duszy. Odkryłem w sobie talent. Jadę do miasta. Założę grupę. Ha! Wystąpię w telewizji. Będę gwiazdą. Teraz już nie potrzebuję ani żadnego skarbu, ani pola. Jeśli Zaremba chce brać pole, niech ja sobie bierze. Już mi na nim nie zależy. Na pewno się ucieszy. Zaremba był drugi w kolejce, więc pole jest jego. Odsprzedałeś pole Zarembie? Mnie pieniądze są teraz potrzebne. I tak pole i skarb ukryty na polu przeszły na własność Zaremby. Skrzynie i skarb tylko mówią o Królestwie Niebios, ale same nie są królestwem. Tak więc, kiedy Zaremba otworzył skrzynię, jego oczy ujrzały Królestwo Niebios. Opowiedz mi jeszcze o Królestwie Niebios. Jakie jest? Powiedziane jest, że ulice są tam wybrukowane złotem. Ale tak naprawdę ono jest już tu, pośród nas. A nawet wewnątrz nas. W naszych sercach. Co ciekawe, tak jak ze skarbem ukrytym w ziemi, wielu przechodzi obok i nic o nim nie wie. Ale jak zobaczyć Królestwo Niebios, jeśli jest ukryte? Na mnie już pora.